Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Pokazuję wam dzisiaj stopery do uszu firmy Alpine Music Safe Pro stopery. Zrobimy unboxing tychże oto stoperów. Instrukcja. Takie, zaraz zobaczcie, do czego to jest część opakowania. Główny, można powiedzieć, taki pojemnik z napisem Alpine Music Safe Pro. I dodatkowo tutaj, o, można zobaczyć, w środku mamy na te filtry miejsce. Dodatkowo jest jeszcze taki bajer do wsadzania do ucha, taki po prostu, można powiedzieć, taki pomocnik do wsadzania do ucha. Ale dobra, to byłoby tyle. Teraz dalej. Specjalny sznureczek, po prostu, którym można połączyć stopery jeden z drugim, tak żeby po prostu nam nie wypadły. Teraz dostajemy tak, w tym zestawie Alpine Music Safe Pro dostajemy trzy zatyczki, trzy stopery. Po prostu jeden zapasowy. I teraz tak, mamy trzy rodzaje filtrów. Najmocniejsze 19 dB. Później mamy słabsze, szare czy srebrne 18, no i 17 dB białe. No i to właściwie byłoby wszystko w tym zestawie. Oto mamy, to jest to opakowanie plastikowe, w którym to wszystko się znajdowało. No i teraz tak, to co mówiłem, co to jest to? To jest taki, no generalnie tu możemy sobie wyjąć, napisać sobie imię, nazwisko, coś tam, nie wiem, no imię raczej powiedzmy, no i sobie można to albo wywalić, w ogóle wypieprzyć. I to się nakłada, tak jak w tym zestawie, po prostu się wsuwa jedno, już wam pokazuję, jedno w drugie się wsuwa, o po prostu to się wsuwa, o zaraz pokażę wam, że to się robi po prostu tak. Wsuwa się po prostu tą gumkę, trzeba pominąć i po prostu się to wsuwa tam do środka. O, no taki bajer, no właściwie, no, można powiedzieć, że równie dobrze można tak używać, no ale tu będą nam wypadały pewnie, przez ten otwór będą nam wypadały stopery, więc lepiej sobie to założyć po prostu jakoś w ten sposób. To trzeba pokombinować, bo to tak łatwo nie wchodzi. O właściwie, znaczy weszło takie szyny po prostu i to się zaciska. W każdym razie docelowo mniej więcej tak to wygląda, że sobie po prostu bierzemy, zakładamy wybrany jakiś tam wybrany filtr i wsadzamy do zatyczek, sobie to bierzemy, jest gumeczka, można jakąś smycz sobie zaczepić, wszędzie oczywiście napisy Alpine i tak dalej. To byłoby tyle, jeśli chodzi o samo po prostu to, co dostajemy w zestawie. I to, no to jeszcze mamy, no, instrukcje, no, powiedziane tutaj, jak to myć, jak wsadzać, że można ewentualnie skrócić ten wystający tutaj, tą gumę można skrócić, no ale dobra, to niekoniecznie, według mnie nie trzeba skracać, absolutnie nie musimy tego robić. No jak zamontować sobie do ucha, no krótkie takie informacje, albo o samym tłumieniu, więc dobra, tutaj to byłoby tyle. Testowałem te stopery, tak jak tutaj nawet widzieliście, w tym mam już zamontowane te najmocniejsze filtry, te złote. I powiem wam, naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się gra w takich stoperach. W porównaniu z wcześniejszymi, które ja posiadałem, to muszę powiedzieć, że te stopery tej firmy mają takie bardziej, można powiedzieć, klarowniejsze tłumienie, o tak można powiedzieć. W sensie, że wyraźnie naprawdę słychać siebie, w sensie członków zespołu, którzy rozmawiają. Powiedzmy, przestajemy grać, no i rozmawiamy, coś tam mówimy, nie? Że nie trzeba zdejmować stoperów, to jest pierwsza sprawa. Sprawa numer one, number one. Druga rzecz, że filtry naprawdę, że te filtry, przynajmniej te złote, resztę będę testować, ewentualnie będę zdawać relacje. W każdym razie te złote filtry na próbie rewelacyjnie też obniżają poziom głośności wszystkiego jakby porówno. Znaczy fajnie, dużo fajnie się słychać. Fajnie dźwięki, które po prostu grają poszczególne instrumenty, są bardzo klarowne.
I nie zamula tak, bo jeśli weźmiemy jakieś takie stopery zwykłe, jakieś takie, powiedzmy w aptece nawet są takie jakby z plasteliny, to są, to jest tragedia, nie dość, że trzeba tu formować stożek z tego, ulepić, to później wsadzić do ucha, a później jeszcze się nie wyjmie zawsze, więc to jest masakra tamto, to nigdy w życiu nie kupujcie tamtych stoperów. Takich plastelinowych, chyba że musicie i nie ma innego wyjścia. Ale z próby wróciłem, jestem zadowolony. Nie powoduje też takiego zmęczenia, jak niektóre stopery robią, że powiedzmy jakoś naciąga ten kanał słuchowy w środku i jakoś tak jest nieprzyjemnie. Tutaj jak producent pisze, że pozwala jakby oddychać uchu, to też tu bym z tym się zgodził, że nie czuć takiego zmęczenia, też właśnie jakiegoś takiego przyklejenia tego i jakiejś takiej, można powiedzieć, duszności pewnego rodzaju, takiej w cudzysłowie duszności w uchu. Więc jak najbardziej ja polecam bardzo te stopery wszystkim, którzy naprawdę dbają o słuch. No myślę, że nie muszę tutaj mówić nikomu o tym, że jak bardzo ważna jest ochrona słuchu, więc jeśli już zrobię osobny filmik odnośnie jakichś takich wskazówek na temat dbania o słuch, ale tu przy okazji od razu zaznaczę, że chrońmy słuch, naprawdę chrońmy słuch i tutaj nie jest żadne jakby frajerstwo, że przychodzimy, zakładamy sobie na próbę czy na koncert stopery. Tutaj nie jest żadne, że ojejciu, ale wiadomo, że to można tak odnosić takie wrażenie, o, ktoś mnie zobaczy w stoperach, to pomyśli, że ja nie jestem taki twardy, o, jestem mięcioszek, a nie twardzioszek, nie? Ale tu po prostu chodzi o to, co z tego, że ktoś, nawet jeśli ktoś zobaczy, że o, on ma stopery, to co z tego, jeśli to są nasz słuch, nasze uszy, niech sobie ludzie myślą, co chcą, ale to są nasze uszy i za 20, powiedzmy, lat może się okazać, że mamy naprawdę troszeczkę zryty słuch. Poza tym i tak badania już przeprowadzane przez różne jakieś przez różnych naukowców wskazują, że i tak poziom głośności ogólnie życia, czyli no, generalnie wychodzimy na ulicę i ten poziom głośności na ulicach jest i tak dużo większy niż dawniej, więc generalnie nasze pokolenia szybciej mają zużywany słuch. Więc z drugiej strony przebywanie w takim otoczeniu na próbie czy na koncercie jeszcze bardziej naraża, no nie tyle naraża, bo wyraz naraża to znaczy, że być może coś tam się stanie, ale po prostu no, psuje, niszczy nam słuch, niszczy nam poziom głośności, który po prostu możemy z czasem wyłapywać, nie? W każdym razie, dobra, ja tutaj się rozgaduję, pierdolę opowiadam, stopery Alpine Music Safe Pro. Jak dla mnie cały zestaw naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, rzeczywiście profesjonalny. Filtry mamy właśnie przeznaczone do różnych, różne tłumienie, nawet pokazane, prawda, low, medium i high. Zresztą no, ja tak czy siak od razu założyłem high, próbowałem jedynie jeszcze w low, też jest fajnie. Perkusista mój grał akurat na próbie w białych i mówił, że było bardzo fajnie, więc to generalnie to najpierw sobie potestować, nikt nam nie zabroni testować, zmieniać te filtry, bo to prawda, o to chodzi, żeby je zmieniać. Więc dobra, to byłoby na tyle, papatki kochani, ja się zmywam, uciekam, a wy kupujcie te lub inne profesjonalne, a te są jak najbardziej profesjonalne stopery do uszu. Papatki!